Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym dniu pozwolę sobie omówić herbatę o nazwie Kenia Milima. Słowo Milima w ogóle wywodzi się z języka Swahili i oznacza wysokie miejsce. Większość Kenii to są góry, tylko 1/4 to są niziny. Jeżeli chodzi o samą Kenię Milimę, to mamy do czynienia z ręcznym zbiorem serów ekologicznie czystych, najbardziej czystych w Kenii. No też tutaj wpływ ma jezioro Wiktorii, dlatego herbata ma takie nuty afrykańskie, można powiedzieć, aczkolwiek są to herbaty z pogranicza Assamu i Darjeelingu. W ogóle jest to Camellia assamica, nie Camellia sinensis, jak w przypadku herbaty Rwanda Rukeri, która jest bardziej winna, to jest bardziej miodowa herbatka, troszeczkę taka słabsza, można powiedzieć. Ma wedle niektórych stron dużą ilość złotych tipsów, według na przykład strony z kolei herbaty blog, kolory herbaty Blogspot, no to ma tą ilość małą. Także różne są opinie, tutaj tipsy widzimy, tutaj, czyli takie pączki herbaty jakby. Tu złoty kolor mają. Tutaj proszę zobaczmy, o tutaj, tu widać te pęczusie. Co jeszcze można dodać? Liście herbaty szybko się naciągają. Goryczka jest, ale nie jest taka silna jak w przypadku herbat cejlonskich. Zawiera taniny, ale nie jest to duża ilość. Napar jest mocny, intensywny, szybko się listeczki naparzają. Jak już mówiłem, pogranicza Assamu i Darjeelingu. Opakowanie wygląda w ten sposób. Ładne opakowanie, bardzo ładne tutaj, o. Napis Kenia Milima z jednej strony. Tutaj po drugiej stronie mamy jaką siłą to się parzy, ile łyżeczek, prawda? I tak dalej. Z czym można dodać? Co można dodać? Tak, można dodać wedle na przykład różnych stron internetowych przede wszystkim miód, prawda, i mleko. Tutaj w tych herbatach. Jeżeli chodzi o napar drugi, to jest on na początku silniejszy, potem słabszy, odwrotnie w naparze pierwszym, który to napar pierwszy jest na początku słabszy, potem jest silniejszy. Tak jak się pije. 2 minuty 3 się parzy. Tutaj mamy, o, tak wygląda kolor herbaty. W ten sposób tutaj. O. Kolor jest mahoniowy. Z tym, że teraz trochę mi się za jasno zaparzyło. Nie wiem dlaczego. Tutaj jeszcze sobie spójrzmy na herbatkę. Tak. Jest takim... Musi być takim... Fajny ma smak. Troszkę może za słaba, ale moim zdaniem ok. Oczywiście trochę pogranicza Assamu i Darjeelingu. Rozgrzewający. To jeszcze mogę dać na tych herbatach. No to, że... No ciekawy smak, ciekawy, fajny. Smaczny. Pod koniec trochę troszeczkę inny. To jeszcze zobaczmy te tipiki. No i to właściwie wszystko. Szczęść Wam Boże. Z Panem Bogiem, pijcie herbatkę. A dodam jeszcze taką ciekawostkę, że na Ceylonie herbaty zbierają kobiety. A jeszcze raz z Panem Bogiem. I wszystko najlepszego dniu kobiet, bo mamy dzisiaj 8 marca. Jeszcze raz szczęść Boże z Panem Bogiem.